Uwaga, uwaga, przeszedł. Koma trzy. Ktoś biegnie po schodach, trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden. Wybucha, rośnie, kołuje jękliwie. Głos syren w oktawy. Opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. I cisza. Gdzieś z góry. Brzęczy, brzęczy, szumi i drży. I pękł. Głucho w głąb. Raz, dwa, trzy. Seria bomb. To gdzieś dalej. Nie ma obawy. Pewnie Praga. A teraz bliżej. Jeszcze bliżej. Tuż, tuż. Krzyk jak strzęp krwawy. I cisza. Cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga. Odwołuję alarm dla miasta Warszawy. Nie, tego alarmu nie da się już odwołać. Ten alarm trwa. Bijcie, werble. Płaczcie, dzwony kościołów. Chwyćcie ten jęk, regimenty. Armaty i tanki. Niech buchnie, niech trwa w promieniach świętych Marsylianki. Początek września to nie tylko inauguracja roku szkolnego, ale też kolejna, 79. rocznica wybuchu II wojny światowej. Chcielibyśmy tą krótką akademią upamiętnić wydarzenia tamtych lat, aby kolejne pokolenia pamiętały o tym tragicznym wydarzeniu. Właśnie usłyszeli Państwo wiersz Alarm Antoniego Słonimskiego w wykonaniu Piotra Polakowskiego oraz linię melodyczną z serialu Polskie Drogi wykonaną przez Weronikę Matwiejuk. Rozpoczęta przez hitlerowskie Niemcy agresją na Polskę, II wojna światowa była największym i najtragiczniejszym konfliktem w historii świata. Pochłonął on 55 milionów ofiar. Trwał od 1 września 1939 roku do 8 września 1945 roku. Walki toczyły się w Europie, w Afryce, w Azji, na oceanach. W wojnie brały udział kraje ze wszystkich kontynentów. Poza okrucieństwem wojny warto przypomnieć, że w trakcie wakacji obchodziliśmy również 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które trwało 63 dni i pochłonęło 16 tysięcy powstańców i 200 tysięcy ofiar cywilnych. W Powstańcie Warszawy w piosence Kolęda Warszawska zaśpiewa Adrianna Graboś. Świeży od krwi.
jeśli chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz. To lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż. My, jako potomkowie walczących, powinniśmy zawsze pamiętać o poniesionej przez nich ofierze, a także oddawać hołd bohaterom tamtych wydarzeń. Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha niech będzie preludium do wiersza Krzysztofa Kamila Bacińskiego w wykonaniu Jakuba Kopcia. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, żeby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior zmierzchu graniem, a szukarze jądro mleczne, ptasi świt. Ziemię twardą ci przemienię, w mleczów miękkich płynny lot, wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, barwy burz, serduszka listków, w deszczu w siwy splot. I powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy dym, zmienię ci w aleje długie, brzusz przejrzystych śpiewni płyn. Aż zagrają jak wiolącze, żal, różowe światła pnącze, pszczeli skrzydeł hymn. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarne. Zakończenie wojny na świecie nie oznaczało końca konfliktu w Europie Środkowo-Wschodniej. Okupacja niemiecka zamieniła się w okupację sowiecką, która na prawie 50 lat odebrała nam suwerenność. Należy również pamiętać o tym, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Uczcijmy pamięć poległych chwilą ciszy. Spocznij, proszę usiąść. O zabranie głosu prosimy panią dyrektor Małgorzatę Grzebnik. Jak młodzież widzi, to są wasi starsi koledzy, głównie maturzyści, wspierani osobą Piotrka z klasy drugiej. Także duże brawa dla nich.
Dziękujemy tym bardziej, że znaleźli czas w ostatnich dniach wakacji, żeby taki akcent dzisiaj nam pokazać. Akcentem historycznym, jakże ważnym, bo przecież historii nie możemy zapomnieć, chociaż jest to już odległa historia, 79 lat od wybuchu II wojny światowej. Dla mnie to już odległa historia, a cóż dopiero dla Was. Pamiętać musimy. Chciałabym, żebyście teraz mocnymi brawami i nigdy nie będzie problemu, żeby uświetniać nasze szkolne spotkanie. Dziękujemy Wam. Serdecznie dziękuję również nauczycielom, panu profesorowi Niedźwiedziowi, który inicjatywę wspierał. No można klaskać. Oczywiście pani profesor Czajka, pan profesor Ilczuk. Myślę, że jeżeli kogoś pominęłam, to proszę wybaczyć. Także dziękujemy jeszcze raz Państwu, artystom.